Siemano, z tej strony Prawus. W dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam mały trik, który może nam pomóc w rozbrajaniu bomby, w smoku, czyli zrobieniu jakiegoś ninja defuse, albo po prostu odszukaniu tej bomby, która jest gdzieś tam ukryta, nie wiem, może pod jakimś ciałem, albo po prostu w tym smoku. Większość osób teoretycznie zakładam, że będzie tą opcję znała. Mam na myśli tutaj włączanie i wyłączanie podpowiedzi w grze. Domyślnie podczas pierwszego uruchomienia gry albo podczas po prostu uruchomienia gry bez żadnego konfiga, czyli z domyślnymi ustawieniami, te podpowiedzi są włączone. No i oczywiście większość z nich jest taka oczywista, czyli nie wiem, podnieś broń, kliknij F, aby pomachać sobie tą bronią. Także to jest dla większości osób znane, ale oprócz tego jest też opcja... Jest też funkcja, która pokazuje nam, gdzie bomba jest zaplantowana. Grając po stronie antyterrorystów, mamy informację, że przykładowo, jeśli jesteśmy na bombsite A, no nie wiem, na daście, no to jeśli bomba zostanie zaplantowana na B, no to mamy informację, żeby iść na inny BS. Jeśli już jesteśmy na tym BS-ie i cały BS jest przykładowo zasmokowany, a włączymy sobie tą funkcję podpowiedzi, no to wtedy mamy ułatwienie, bo po prostu pokazuje nam prawie, że dokładnie, w którym miejscu jest ta bomba podłożona. No i oczywiście ułatwia nam to bardzo, ale to myślę, że w dużym stopniu rozbrojenie tej bomby i odnalezienie jej. Także jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocne. Ale oczywiście tym standardowym sposobem, czyli wchodzenie w ustawienia gry i włączanie lub wyłączanie, no to w trakcie gry to jest bez sensu, w trakcie meczu. Tak więc najlepiej jest sobie zbindować na przycisk, przykładowo H, albo którykolwiek wolny przycisk na klawiaturze, czy bądź też na myszce. Oczywiście komenda jest teraz albo na ekranie, albo w opisie filmiku. No i podczas, nie wiem, robienia Ninja Defuse wystarczy kliknąć dany przycisk, żeby włączyć tą opcję podpowiadania, no i pojawi nam się wszystko na ekranie. Po akcji klikamy z powrotem, no i wyłącza się nam to i możemy się cieszyć wygraną rundą. Tak więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Nie zapomnijcie dać suba, lajka, cokolwiek. Siemano.